Dobra, siemano. Lecimy z nowym tutorialem. Powiedzmy, że specjalna do subscribers. Build na 15 PT, stajnie. Przygotowałem ten repka sobie wcześniej. Nie pamiętam dokładnie, co tutaj się działo. Wiem, jak mniej więcej to powinno iść. Lecimy tutaj. No, build startowy to można zagrać co się tylko chce, tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. Możesz zagrać szybki market, możesz zagrać jakieś 2 TH, jakieś nie wiem, cokolwiek. Po prostu, żeby wyszło ci 3 TH ci wyszły i 2 baraki na start. I zobaczymy, co tu będzie się dalej działo. Ja tutaj lecę z po prostu zwykłym buildem moim, co na 5K0 się gra. Tylko sobie zamieniam tam DC za 3 TH, tak? I po prostu inna wymianka. Wymiankę wspomnę jeszcze później. To jest najbardziej taki optymalny build. Już tam zrobiłem ten tutorial na 400 tarcz, to jest typowo na rusha, po prostu wchodzisz, widzisz, że się uda, tak? Tutaj jest bardziej tak optymalne, że możesz wjeżdżać, jeśli ktoś na przykład gra wiek. Jeśli ktoś gra coś bardziej kamperskiego, to też możesz pójść wiek sobie na przykład i też przykampić. Możesz też wjeżdżać. No, optymalny po prostu build. No tutaj mam 2 baraki już, wymianka idzie. Wymianka to jest 5000 węgla na drewno, 4000 żelaza na kamień, 600 złota na drewno, 800 złota na kamień. Buduję sobie wtedy też 3 TH i od razu akademia leci sobie tymi samymi chłopami. Chłopy co mi tutaj skończyły budować barak, no i co wychodzą z TH, od razu budują sobie 3 goldy. Jak możecie też zauważyć tutaj, że muszki sobie latają dookoła. Będą mi szukać 4. golda. Jak znajdą 4. golda, to też tam zacznie się posyłać już chłopy. Tutaj na razie do 3. golda jeszcze posyłam. Tego masz, akademia mi się skończy. Troszkę możemy strugulować też na początku z goldem. To tutaj już widzicie, wymianka też idzie na golda. Ale tutaj te chłopy nie powinny w ogóle stać. Idą do żelaza. Idą też do golda z akademii. A reszta sobie wraca tutaj do fooda. A to od góry punkt zbiórki, jak najbliżej od tego TH, żeby jak najszybciej do pracy szli. I tutaj fajnie biegną tutaj do pola i rozbierają do TH też. To jest spoko pozycja, jak młyn się da. Na PT powinno się zawsze dawać młyn do góry. Na 0 PT jeszcze tam można dać sobie tam młyn do dołu i będzie ok. Buduje się tutaj nam żelazo. Żelazo troszkę później nawet można, bo nie potrzeba aż tak szybko. Ale te 4 goldy. Od razu lecimy z nimi. Teraz zbieramy sobie food. Zbieramy food na siekierkę. Co mamy wszystkie chłopy tutaj. Mamy 30 chłopów w tym momencie. Updomy na wiadomo. Od razu klikamy. Updy w akademii do fooda. Od razu klikamy. Wtedy dwa upy praktycznie zawsze się klika. Nieważne jakie role, nieważne co, zawsze się klika od razu. Nie tam na 1K troszeczkę później można. Mamy 5500. Jeszcze czekamy na 6000 fooda i wtedy będziemy klikać. Tutaj troszkę zaspałem, widzę. Ale tutaj już chłopy już idą sobie, to jest ok. Jak już mam siekierkę, to posyłam ile tutaj? 30? No, 28. Od 25 do 30 chłopa do drewna. Robię dwa, znajduję sobie jakiś fajny, optymalny las. Już wspominałem na poprzednim filmiku na 400 tarcz jak o lasach. Ten jest w miarę ok. 2 magazyny wystarczą. Trzeciego wydaje mi się, że nie potrzeba. I teraz przed pierwszym staniem upujemy sobie 1. golda. Teraz będziesz mogła iść w pierwsze stajnia. Tutaj z zasady lubię grać tak, że w momencie jak mam 15 chłopa, tutaj 15 chłopa zostaje. Potem jak mam 20 chłopa, to wrzucam albo do golda, albo sobie robię węgiel, albo żelazo. Idzie 5, mam 15, potem znowu mam 20, to znowu sobie wysyłam do na przykład węgla golda, zależy czy chcę golda, czy węgiel, żelazo. Przed pierwszym stajnią upuję 1 golda, jest up, buduje się pierwsza stajnia. A, i zapomniałem wspomnieć, że 2 TH punkty zbiórki w foodzie i trzecie TH punkt zbiórki w drewnie. Od razu zrobimy sobie tragi tutaj i w tym momencie można kupować kolejną kopalnię. Mniej więcej jak ja to lubię zrobić sobie, to że na przykład upuję golda, potem stajnia, potem up do golda, potem druga stajnia, potem up do golda, potem TC, potem kolejny up do golda i mniej więcej tak po tych budynkach. Idzie tutaj druga stajnia,
I już mamy dwa upy. Teraz buduje się nam stajnia, będzie można jakiegoś trzeciego. Można już zaczynać myśleć o węglach. Optymalny czas. Przy okazji w kuźni kosę można kliknąć. Tani upgrade. Zaznaczę też, że to nie jest jakiś najlepszy build. Takiego nadzwyczajnego, po prostu zwykły build. Wyjdzie ci 4 stajnie, podkowa, 2 arty, masz 2 baraki ze startu, 40 golda, schowany węgiel, żelazo. Nic nadzwyczajnego po prostu, żeby było. Dużo, dużo lepiej też tego, wydaje mi się, że nie da się zagrać. Można w różne inne sposoby zagrać później DC. No i budujemy sobie tutaj diplo. Na to diplo ja wymieniam 1100 golda, daję na kamień, a drewno mi zbierają po prostu, tak? I w międzyczasie, jak dochodzi 20, to widzicie, tutaj poszedł węgiel, potem żelazo, potem węgiel. I tutaj w foodzie najbardziej lubię po prostu dojść do 40 i teraz tymi zaczynać też sobie węgiel. Ładnie, no tutaj mogłem teraz na przykład z drewna wysłać ich, ale na razie wysyłamy do tych golda, znaczy żelaza, węgla. Po diplo można zupować trzeciego golda. Tak chyba właśnie robię w tym momencie. Nie, na coś innego wydałem. Ale widzicie, po kolei stabilnie, jak tutaj dochodzi 20. Teraz mamy 15. Jak będzie 20, to kolejne wysyłamy. No ja tutaj zdecydowałem się na stajnie. Równie dobrze mogłem zrobić 35 w goldzie i wtedy tą stajnię. Tutaj mamy 44 w drewnie, 40 wystarczy. Jak najbardziej można ich posyłać już z drewna do kopalni. Idzie też żelazo. I już wszystkie kopalnie zaraz będą zajęte. Teraz jeszcze można zupować sobie golda ostatniego. Tak jest, już jest zupowany nawet. Przy trzech stajniach już wszystkie kopalnie są zupowane. Teraz zajmujemy się upowaniem jednego żelaza i dwóch węgli. Po to, żeby szybciej podkowa wleciała nam. Leci żelazo. Leci węgiel, widzicie, z drewna wysyłam. Ale troszkę mniej niż 40 zostało, ale to nie jest problem. Dobrze, posyłam do drewna. Wtedy i tak po prostu sobie wysyłam z drewna do kopalni. Równie dobrze mogłem dać punkt zbiórki tutaj, jak 40 jest do fooda i po prostu z fooda wysyłać do kopalni. Czy tutaj mamy 35? Tutaj, dobra, tutaj kopalnie już się z drewna wysyła, ani do węgla. I teraz co? No i teraz czekamy sobie na podkowę. Jeszcze potrzebujemy troszkę złota. Potrzebujemy węgla. Troszkę za szybko zupowałem, albo po prostu pobudowałem żelazo. Mogłem na przykład w pewnym momencie zamiast jakiegoś żelaza postawić węgiel i po prostu jeszcze byłoby to szybciej. Ale to już takie mamy detale. Nie ma to większego znaczenia. Znaczy jak się gra już w turnieju jakimś, to wiadomo, no to ma znaczenie. No to wtedy najlepiej jest właśnie mieć to rozpisane, wiedzieć kiedy żelazo, kiedy węgiel. A tak to no to po prostu sobie stawiasz, jak mówiłem. Jak masz 20 chłopa w foodzie, to wysyłasz do węgla żelaza albo złota. Potem to samo, jak masz w drewnie 40, to jak masz 45, to wysyłasz. Najlepiej to na początek właśnie zupować goldy, a potem dopiero zupować ten węgiel żelazo. Tutaj mamy już prawie... No tutaj jest troszkę zaspałem, widzę. No, można było mieć lepiej, szybciej. Nie jest perfekcyjnie, ale perfekcyjnie też nie musi być. Abyście tylko wiedzieli mniej więcej, jak to wygląda. Domki tutaj przed 600 limitu, bardzo fajnie. I jedna warstwa płotka tutaj leci. Jeden hop tu, tutaj jeszcze mógłbym wysłać chłopa. Tutaj idzie jeden, tutaj paru idzie. Tutaj jeszcze można byłoby posłać, żeby szybciej było. Wszystko jest na swoim miejscu. Teraz czekamy na czwartą stajnię, teraz mamy już drewno. To drewno możemy wymieniać na złoto. Tak właśnie zrobiłem. I idzie czwarta stajnia. Jest nawet 13 minut jeszcze nie ma. 13 minuta będziemy mieli podkowę, 4 stajnie. Podkowa już siedzi od dłuższego czasu. No i możemy właśnie w 13 minucie już lecieć z artami. Wymieniamy cokolwiek. Już drefuda, drewno, na kamień. I po prostu stawiamy sobie arty. Leci pierwszy. Zbiórki już mógłbym w sumie przestawić do fuda. Stajnie wszystkie budujemy, zaznaczę jeszcze chłopami z drewna. I tutaj można zrobić sobie dwa upy do szybkości budowania. Ponieważ to jest też build, Staman też lubi sobie na przykład zagrać builda, gdzie
gdzie grasz na starcie jeden barak. Przez to potem mu to wszystko szybciej wychodzi, ma mniej muszków za to, tak? Ale za to ma też, wychodzi mu tam potem szybciej arty mu wychodzą, więcej arta ma. Ale my za to sobie zrobimy dwa upy i koszt budowania i po prostu też nie będziemy tak skrólować na tych artach. Powinny dwa wyjść na PT. Mamy płotek, możemy zbudować drugi, opóźniać przeciwnika w ten sposób. Wyjdzie nam trzeci, czwarty i już jest solidnie. Drugi młyn dobudowany, domki cały czas budujemy. Tak jak mówiłem, uzupełniliśmy sobie węgiel, żelazo. Mamy 30, 25, wydaje mi się, że jest ok. Można też sobie pójść po tego jeszcze jednego upę do węgla. Ale tak to zaraz pauzuję i sprawdzimy, jak to nam wyszło. Jak widać tutaj na PT, to już wszystko mamy, to co chcemy mieć. 4 stajnie są, upy w stajnie, przed PT można już zacząć upływać koniki, muszki, tak żeby na PT już były fulle tutaj. I mamy 2 arte poty, 2 arty nam już wyszły. I co mamy? Mamy 240 muszków, 275 tarczowników, 110 dragonów, 2 arty, przy okazji jeszcze 4 oficery. 9 doboszy, bo tutaj jeszcze doboszy powysyłane są. Jak widzicie, 4 rogi mojej bazy, znaczy 5 rogów mojej bazy. Tutaj jeszcze widzicie jednego, tutaj jeszcze jeden i tutaj jeszcze jeden. I mamy fajną tutaj wizję na swoim polu. Co jeszcze mogę tutaj zaznaczyć? No i co? No i teraz zbieramy po prostu... robimy upływ do fooda i zbieramy po prostu sobie na siłę strzału. Siłę strzału, szybkostrzelność. W sumie tyle. Wychodzą nam teraz arty na tej szybkości budowania, fajnie. Tutaj 50 wyremia 40, tak jak już mówiłem wcześniej, wystarcza. Tutaj jeszcze ten up powinien do fooda siąść. Punkt zbiórki do fooda jest, można trzeci młyn zrobić. I mamy cały food, cały kamień na węgiel, żelazo, gold i 6000 kamienia. Tak jak tutaj robię, wymienione na 6000 kamienia. No, buduję sobie domki, bo mam kłopoty z domkami, zaraz sobie domienię znowu na te 6000 kamienia. Wydaje mi się, że jeszcze tutaj, tak dokładnie, wymieniamy jeszcze sobie do tego 6000 kamienia. I teraz wymieniamy cały food. Nawet ktoś nam tutaj padł. Cały kamień na złoto. Jeszcze spamujemy drewno zaraz. Dobra, jednak jeszcze nie. I robimy szybkoszczelność. Jest szybkoszczelność. Jak widzicie, zaraz tutaj jeszcze będzie siła strzału za węgiel, za żelazo. 15 minuta będziemy mieli szybkoszczelność, 2 siły strzału. Jeszcze powinna być ta ten trzeci up do fooda, ale nie ma. Nie ma tragedii. Mamy 6 już artów. 17 minuta, jesteśmy naprawdę silni. Tak jest, wchodzi nam siła strzału za węgiel, wchodzi nam siła strzału za żelazo. Tutaj też 17 minuta, tak jak mówiłem. I mamy tutaj ile? 6 arta. Wychodzi nam zaraz 7, 6. 11 minuta, no jesteśmy bardzo silni, raczej już nie do zraszowania. I wydaje mi się, że co? No spoko build, optymalny, tak jak już mówiłem, nie najlepszy jak jest. Ale jeśli chcecie wskoczyć na quick game, to myślę, że jak najbardziej wystarczy. Dobra, dzięki za oglądanie, do następnego.